Dzień dobry. Dzisiaj mamy taki filmik z gatunku Co by było gdyby. Chciałbym wam pokazać tą Jariskę, ponieważ ona już u nas była i ona u nas była 3 lata temu. Pytacie czasem gdzieś tam, a weź pokaż jak robisz, ale weź pokaż to po jakimś czasie. No ja bardzo chętnie to robię. Tyle, że problem jest taki, że większość tych samochodów jednak nie wraca. To jest taki trochę wyjątek. On pojawia się tutaj u nas dość regularnie, w sensie takim, że no co roku, czy tam co jakiś dłuższy czas, chyba co roku, to auto widzimy. Możemy zajrzeć nie tylko na efekty naszej pracy, ale możemy też zajrzeć na to, co się z tym samochodem dzieje i na bieżąco reagować, jeśli coś się zadzieje złego. W tym filmiku chciałem wam pokazać nie tylko jak wygląda podwozie po 3 latach eksploatacji, jeśli jest zrobione w miarę po Bożemu, ale chciałem wam też pokazać, że jeśli coś jest już z fabryki skopane i niewyprodukowane jakościowo, to choćbyście na rzęsach stanęli, nic z tego nie będzie. Jariska jest drugą, którą w ogóle robiliśmy. To jest samochód, który był robiony w październiku 2021 roku. Był rozebrany do zera. Było to jeszcze w czasach, kiedy ja się musiałem mierzyć z rzeczami typu nie będzie mi jakiś mechanik nowego auta rozbierał. Zresztą do dzisiaj takie komentarze się pojawiają. Ja tak samo się przejmuję nimi teraz, jak i wtedy, bo robimy swoje i nie ma się za bardzo co przejmować ludźmi, którzy nawet oleju nie potrafią sobie zmienić. Ale to jest auto, które było po prostu rozebrane do zera. Zakładaliśmy tutaj kompletny pakiet Cusco, o tym zaraz też będzie. Teraz przyjechało na taki właśnie pozimowy serwis typu mycie, czyszczenie, a jednocześnie tak zwane oszacowanie strat, no i montaż takiego słodkiego kulerka. To jest kompletny Wagner. Jest zarówno przód, jak i jest całe orurowanie od turbo. Jest też kolano tutaj, jeśli się przyjrzycie. O, i wejściowe do turbiny, i wyjściowe z niej. To jest taki cały komplet wagnerowski. To było montowane przy okazji właśnie tego mycia czyszczenia, bo no zderzak i tak mieliśmy zdjęty, więc czemu tej okazji nie wykorzystać? Przejdźmy teraz do tego, co wam chciałem pokazać, do tego, że jednak samochód zrobiony masą, która jest dodatkowo zalakierowana, bardzo ładnie się czyści. To auto może nie ma jakiegoś horrendalnego przebiegu, bo tu jest 30 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam, czy 30 parę. Więc on się jakoś szczególnie nie najeździł, ale no jakby nie było, jest to 3 lata eksploatacji na naszych drogach, 3 lata zim w mieście, w soli, z ciepłymi garażami itd., itd. To jest taki efekt, powiedzmy, tak to wygląda. To jest pomyte, wyczyszczone, opłukane tak naprawdę, bo z lakieru bardzo ładnie nam spływa to wszystko, jak się to domyje chemią. Co mamy, że tak powiem, pouszkadzane, to mamy pouszkadzane. Na jakieś odpryski, typu tak jak tutaj, gdzie leci spod kół, o tutaj widzicie, wkoło tej tulei już coś zaczyna pomału się pojawiać. Tyle, że też ten samochód przyjechał do nas nie nowy, tylko on już miał jakiś tam wstępny przebieg. Tutaj już było trochę pordzewiałe, już trochę żeśmy piaskowali. Coś tam żeśmy nawet chyba z nadwozia gdzieś zeskrobywali jakieś drobne rdzawki. Ale tutaj macie takie, o, dwa elementy, które pokazują, że jednak wypiaskowanie i podkład przed lakierem to ma jakiś sens. Ten wahacz robiłem ja, a ten wahacz robiło Cusco, a ja tylko go poprawiałem. Różnica jest taka, że tutaj wahacz był wypiaskowany, był cały w epoksydzie i na to dopiero poszedł lakier i lakier bezbarwny. Tymczasem Cusco przyszło takie ładne niebieskie, wylakierowane na bodajże 10 mikronów, jeśli dobrze pamiętam.
No i stwierdziliśmy, że nie będziemy tego wszystkiego zdzierać, dobierać lakieru i tak dalej, mimo że i tak ten lakier mieliśmy, ale no, odcień się nam trochę tutaj różni. Tylko po prostu zostało to wylakierowane na to kusko lakierem bezbarwnym. Tam było 10 mikronów wyjściowo, myśmy z tego zrobili kolejne 50 czy 60 bezbarwnego. No ale niestety, jak widzicie, nie bardzo to pomogło. Tutaj fajnie widać, gdzie stabilizator najbardziej pracuje, bo ten lakier się na nim po prostu wykruszył. Ale też pokazuje to, z jak nędznego materiału, w sensie jak zasiarczona jest stal, z której to produkują, że to tak jest w stanie korodować samo z siebie. Zobaczcie, bo tutaj nie jest naruszony ten lakier bezbarwny, który był nakładany, ani nie jest naruszony lakier pod spodem, tylko po prostu wyłazi od spodu gdzieś tam już korozja. Tutaj jest sprane kamieniami spod kół, no to widzicie, że są odpryski i rzeczywiście spod nich gdzieś tam już koroduje. No ale z drugiej strony tego nie ma, z drugiej strony koroduje samo z siebie. Także no nie przeskoczymy. Toyota, nawet jeśli robi te rzeczy z nędznej jakości materiałów, to mimo tego, to co żeśmy wylakierowali, to jakoś się tutaj trzyma. Co Wam jeszcze chciałem pokazać po łosie. One już fabrycznie były lekko pordzewiałe. Było pordzewiałe tutaj pod osłonami. Myśmy to doczyścili na ile się dało, ale jak widać, no niestety rdza zawsze sobie poradzi i zawsze gdzieś tam ze środka wyjdzie. Także po 3 latach mogę powiedzieć, że wygląda to w miarę jakoś. Parę błędów tutaj zostało popełnionych i trzeba będzie je kiedyś poprawić, w sensie odpokutować trochę. Ale nie są to błędy jakieś takie, że tak powiem, tragiczne. Co najbardziej mnie jakoś tu przeszkadza, to właśnie te tuleje, że one jednak rdzewieją, mimo że tam było zalewane epoksydu. Najpierw z pędzla w te szczeliny, a później lakier, no ale widocznie albo niewystarczająco, albo zaczęło nam wychodzić spod tych gum tutaj. No nie jest to jakaś tragedia, bo w skali całego samochodu, który w przypadku tych 3-letnich obecnie już Yarisów jest praktycznie w ogóle nienaruszony korozją. No to nie jest to tak naprawdę dużo, ale no mnie denerwuje. Ja się denerwuję takimi rzeczami. Inne rzeczy mnie nie denerwują w ogóle, ale na takie nie bardzo mogę patrzeć. Także kiedyś, jak będzie okazja, to sobie to ściągniemy, przelakierujemy na nowo i będzie dalej ładne. Co mamy dalej? No woski. Woski nam powypływały gdzieś tam z profili, więc tego już nie domywamy. Rzeczy takie, powiedzmy, poobróbkowe, które tutaj żeśmy lakierowali, to widzicie, na zwrotnicach nie ma jednak tej korozji. Tutaj na półosi wychodzi gdzieś tam spod tej osłony, ale to jest drobnica. Za to no, najgorsze jest niestety akcesorium. To, co było takie niby piękne, ładne i niebieskie, jak przyszło nowe, no to teraz zaczyna wyglądać już trochę smutno. Niestety, no sam lakier bezbarwny na to, co było. O, tu widzę, że gdzieś było zawadzone, mimo tego, że staraliśmy się. Albo ktoś za to podniósł, ponieważ do tego zaraz też przejdziemy, obsługi samochodu w różnych warsztatach w naszym kraju. No tego nie przeskoczymy. To są rzeczy, które już są i na które nie mamy wpływu. Możemy jedynie prosić, ale to proszenie to się właśnie nieraz kończy absolutnie niczym, bo też były przypadki, że prosiliśmy, żeby podnosili za to czy za tamto. Tymczasem panowie i tak podnieśli po swojemu za progi w miejscach do tego nieprzewidzianych, czyli o chociażby tutaj i za jakieś podłużnice, które też do tego nie istnieją, tak jak tam. Takich parę szkód to ja Wam tutaj pokażę. O, zobaczcie, tu było podnoszone i o, w tym miejscu tu było dźwigane za to i tu jest pęknięta już masa. Z drugiej strony chyba widać to trochę lepiej.
O, tutaj to macie. Mieli tutaj wypustki specjalnie przez producenta zrobione po to, żeby ten samochód podnosić. To nie, podnieśli jedni tutaj, a drudzy tutaj. Nie wiem, co o tym twierdzić, bo czasem już po prostu nie mam siły. Tutaj jest dokładnie ta sama sytuacja. Ktoś podnosił to auto w tym miejscu. Bo tak mu było łatwiej, bo tak mu było wygodniej, bo kopnął podnośnik i nawet nie popatrzył, za co podnosi. Tutaj wydaje mi się, że właśnie też albo było gdzieś uderzone, albo było dźwigane, bo no to jest ewidentnie wgięte, ale jest wgięte, nie jest przeszurane, więc jeśli jest tylko wgięte, no to wydaje mi się, że jednak za to było tutaj podnoszone, gdzie jest tyle pięknych miejsc. Popatrzcie tutaj też. O. Odtąd już masa jest odgnieciona, bo się komuś nie chciało przesunąć o te parę centymetrów, zajrzeć, co tam jest i po co to jest. No ale nic, tak to wygląda po 3 latach eksploatacji. No woski nie wyglądają tak pięknie po 3 latach eksploatacji, także jeśli chcecie mieć auto naprawdę fajnie zrobione, to jest to moim zdaniem metoda w tym szaleństwie jakaś. To jest też dla ludzi, którzy tam gdzieś się właśnie obśmiewali, że lakierują, że rozbierają, że nikt tego nie poskłada tak jak fabryka. No jak widzicie, auto trzeci rok jeździ, autu się nic nie dzieje, auto jest na bieżąco serwisowane. Auto no, użytkowane i to też nie do końca powoli, bo nie po to było robione, żeby tym jeździć 30 na godzinę. No, a nic mu nie odpadło, nic się nie rozleciało, nic się nie odkręciło. Nie wiem, koła się nie rozjechały, jak to różne rzeczy tam czytałem w komentarzach, że to zaraz się porozpada, że komuś tam zabiorą gwarancję i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem auto już zaraz będzie po gwarancji, za tam dosłownie miesiąc czy dwa. Nic mu się wielkiego tutaj nie dzieje. No, jedynie mamy poprawki właśnie typu kusko. Bardzo fajne akcesorium, bardzo fajne zabawki, no tylko niestety zrobione tak stricte po japońsku, dosłownie na parę mikronów, bez żadnego podkładu, bo no torowe akcesorium, jakby nie patrzeć, nikt się soli na torze nie spodziewa i nikt też nie przygotowuje auta antykorozyjnie pod wypady na tor. Tymczasem no, w naszym klimacie, w szczególności w naszym klimacie, i razem z tą solą, którą tutaj mamy, ona się tak pięknie tutaj skrzy. Nie wiem, czy mi się uda to wam pokazać. O, zobaczcie, tutaj są takie piękne, solne wykwity. W naszym klimacie niestety rdzewieje wszystko, nawet stal nierdzewna, więc jeśli ktoś jakoś tam bardziej ten swój samochód lubi, jeśli jest jakoś z nim związany, czy po prostu denerwuje go tak jak mnie, bo ja na przykład białej gorączki dostaję, jak wchodzę pod spód i widzę kolor nie do końca taki, jakbym chciał widzieć. No to trzeba się nad autem pochylić i sobie go zrobić tak, jak ktoś lubi, i wtedy później się nim cieszyć dłuższy czas. Też pytanie, jeśli przyszłoby nawet taki samochód teraz sprzedać, to podejrzewam, że no cena mogłaby być za niego zupełnie inna niż za takie, które już od spodu, jak to mówią ludzie pięknie, brać go zaczyna. Tyle z mojej strony. Chciałem wam to pokazać, no bo pytacie, jak wygląda po 3 latach, czy ma pan jakieś zdjęcia, czy coś pan może pokazać, bo to też niektórzy nie wierzą, że niemożliwe, że po 3 latach nie będzie rdzewieć. No to właśnie po 3 latach nie będzie rdzewieć. Auto już praktycznie pogwarancyjne, niepordzewiałe i no i na koniec jeszcze dla tych, z którym rdza spod mas wychodzi, no to popatrzcie właśnie, gdzie ta rdza spod mas wychodzi, czy ona na pewno wychodzi, czy może trzeba się zastanowić nad tym, co się mówi, czy się pisze, bo tak jak wam wspominałem, jeśli samochód jest zrobiony jako nowy, gdzie tej rdzy nie ma, jest położony na to uczciwie podkład, jest to zrobione masą, jest to wylakierowane, to są szczelne warstwy, nic tam pod spód nie wejdzie, tyle że musi to być w miarę dokładnie wykonane,
No, jak już widziałem, niestety ktoś potrafił właśnie napryskać polimeru, bo teraz polimer strasznie modny się zrobił. Ktoś potrafił tego polimeru napryskać na pordzewiałe podwozie. No i później po zimie się okazało, że wylinka z węża schodzi, bo można było ten polimer ściągnąć z samochodu bez mała jak skórę czy jakiegoś tam plastidipa. No ale to już kwestia waszego zaufania do warsztatu. Kwestia też sprawdzenia tego warsztatu, zanim go wybierzecie, czy oni wam to zrobią tak jak trzeba, czy może jednak wyjdą już o 15:30, bo im się będzie spieszyć, a wasz samochód będzie zrobiony tak na szybkości. No bo przecież jak odbieracie, no to ładny jest. Wszystko jest takie piękne, często bardzo pięknie czarne, ale. No, okazuje się później, że ten czarny kolor bardzo szybko zmienia się w zupełnie inny.